budować swoje życie w głowie. A ja ci odpowiem na to pytanie. Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i wszystko. No. 17 odcinek podcastu, wideokastu Zawsze i Wszędzie Może Wszystko. To ostatni odcinek pierwszego sezonu. Słuchajcie, ostatni odcinek pierwszego sezonu. Mam dla Was po prostu wisienkę na torcie, perełkę w muszelce. Chociaż pewnie Jakub bardziej wygląda jak skórzana, nabita ćwiekami piącha. Przed Wami Jakub Ćwiek, mój serdeczny znajomy, autor, pisarz, świetny facet, mega poukładany gościu, fan komiksów i wielu różnych ciekawych rzeczy. Na pewno dowiesz się z tego podcastu nie tylko jak pisać książki, ale też jak poukładać pewne ważne, mega precyzyjne elementy w swojej karierze, biznesie. Połączyć to z artystyczną częścią, połączyć to może troszkę z taką tą mocniejszą stroną natury. Jakub jest wyznawcą drogi. Podróżuje przed siebie i zdobywa świat. Świetny podcast. Ostatni odcinek, 17. Zapraszam Was serdecznie. Zrobimy teraz małą przerwę wakacyjno-świąteczną, żebyście mogli wrócić i spokojnie skonsumować wszystkie poprzednie odcinki, ponieważ jest wiele wiedzy do oglądania i do słuchania. Pamiętajcie, że mamy trzy wersje podcastów. Krótkie, na YouTubie, od niedawna wprowadzone. Później mamy na iTunesie 25-30 minut. I mamy pełne wersje, czasami godzinne, czasami dwugodzinne, na naszej zamkniętej grupie Mental Way&The Membership. Jeżeli masz swoją kartę MMC, Mental Way&The Membership Card, to dostajesz te odcinki od nas za darmo, a jak zobaczysz, karta naprawdę jest totalną mikropłatnością. W drugim sezonie czekają Was potężne nowości. Mianowicie, po pierwsze możecie być moim gościem, możecie usiąść obok mnie i razem ze mną porozmawiać. Mogę przeprowadzić wywiad z Wami, ponieważ jak zauważyliście, ewidentnie interesują mnie wszyscy ludzie. Ta seria, Zawsze i Wszędzie Może Wszystko, nie jest nakierowana tylko i wyłącznie na spicie fejmu i śmietanki z celebrytów, ze znanych osób, z gwiazd. Naraz na jakiś czas pojawia się ktoś znany i regularnie pojawiają się ludzie, o których nie mielibyście pojęcia. Jak pan Czesław, który gdzieś w piwnicy swoje zbroje robi. Za mną kolejna zbroja, moja druga, trzecia już niespodzianka, ponieważ druga taka zbroja bardziej Mad Maxowa. Nie traktuję jej jak zbroi, ale też jest piękna. Huzarska, właśnie dostałem na 40 urodziny. Teraz myślę o następnej, kolejnej. Taką mam zajawkę. A więc w drugim sezonie możecie po pierwsze być razem ze mną w tym odcinku. Sprawdźcie taką opcję, napiszcie do nas maila na kontakt@mentalway.pl. Możecie kupić sobie taki odcinek. Możecie również być jednym ze sponsorów. Wiele fajnych marek nas wspiera, wiele fajnych marek dba o to, żebyście mogli oglądać ten materiał za darmo. Pamiętajcie, że taki każdy odcinek to jest wiele tysięcy złotych. Czasami musimy jechać na drugą część Polski, spać tam kilka dni, spotkać się z kimś, czasami kogoś zaprosić, zapłacić za hotel, za jedzenie. Wszyscy ludzie są zajęci, a szczególnie kiedy wyciskamy z nich ich mega precyzyjne fragmenty wiedzy, doświadczenia. Dla niektórych jest to totalna zlewka i oni mówią, to jest bez sensu. Dla nas ma to ogromną wartość. Mam nadzieję, że dla Was również. Także moi drodzy, koniecznie zostawcie swoją subskrypcję na YouTubie, jeżeli nas oglądacie, na Fejsie udostępnijcie, jeżeli jesteście z Fejsa i na iTunesie koniecznie zostawcie nam 5 gwiazdek i świetną recenzję. Mieliśmy już moment, w którym nasz podcast był numer 1 na iTunesie, więc przepięknie, dziękuję bardzo, znaczy, że słuchacie i doceniacie. Przed Wami wspaniały facet, Jakub Ćwiek. Zapraszam. Myślałem, że napiszę jedną książkę, jak ją sprzedam, to za tą jedną książkę będę mógł kupić 100 innych, różnych, nie? Po prostu nie miałem specjalnej kasy, żeby sobie tych książek dużo kupować, trzaskałem po wszystkich bibliotekach, to teraz będę miał pieniądze, ja napiszę jedną średnią, a kupię sobie kurde ile fajnych, nie? To ja z kolei miałem jedno z pierwszych marzeń z dzieciństwa, żebym nie musiał najpierw, żebym nie musiał ukraść książki, bo najpierw kradłem je wszędzie, gdzie się dało. Aha. Później, żebym największa dla mnie klątwa i coś przerażającego, kurwa, to jest coś, czego sobie nie wyobrażam, wchodzenie do księgarni i muszę, kurwa, wybrać, którą mogę kupić. No. Moje marzenie to było, wiesz, wejść do księgarni, ludzie często się dziwią,
że moim marzeniem było wejść do księgarni i móc kupić wszystko, co mi się podoba. I do dzisiaj to mam, to mnie bardziej czasami jara niż dobre żarcie. Może nie lepiej niż seks, kurwa, ale no to jest, wchodzę i wychodzę z dwoma reklamówkami książek. Doszedłem do tego etapu w życiu, w którym nie mam z tym problemu, nie? W którym mogę go kupić w jakiś sposób, mogę coś wykombinować, mogę czasem odłożyć. Jak jeździłem na pierwsze konwenty, to rzeczywiście ja po każdym konwencie chudłem tak z 3-4 kilo, bo ponieważ nie kurde, jadłeś, no po cholerę będziesz jadł, skoro możesz kupić książki. Oczywiście. Nas coś kręci, coś podnieca, napierdolamy, ostre. Potrzebujemy dużo większej dawki emocji, gdzie znowu wstawimy artysta. Zobacz, twoja trasa rockowo, no, rock'n'rollowa z czytaniem książek. No to jest klimat właśnie artysty. Szukanie idei, nie? Cały czas i podpinanie pod tą ideę na pełnej szybkości. Tak. Ale też szukanie wrażeń. Mhm. To adrenalina, nie? No i zobacz, i w tym momencie to jest coś, co według mnie no musisz ograć i ugrać. Mhm. Bo ja mówię wyraźnie swoim klientom, nie oczekujcie ode mnie, że ja będę waszym kurwa guru i prorokiem. Sprzedaję wam swój punkt widzenia, swoją wizję. Jak wam działa, to zajebiście, jak nie, to spierdalać. Mhm. Nie tam, że jak nie działa, to przepraszam, spierdalać. I ludzie, niektórzy mówią, kurwa, to jest chamskie. Ja mówię, ale stary, ja taki jestem. Co mam? Mam ci lizać dupę i mówić, ale fajnie, dziękuję, że moją książkę kupiłeś, super, że mnie posłuchałeś w internecie. I nagle pewnego dnia ma się pojawić w sieci, Wawrzyniak zabluźnił. To jest gigantyczny problem w ogóle, który się gdzieś tam pojawia przez cały czas, że sprzedając czy to książkę, czy jakikolwiek produkt, stajesz się kurwa niewolnikiem tego kogoś w jego mniemaniu. Znaczy na zasadzie, w jego mniemaniu, oczywiście, tak. Ale to jest, wiesz, na zasadzie... Hej, jak taki gość jak ty mógł zrobić to? Tak. Jak taki osoba jak ty mogła napisać ale to? Ale też, wiesz, ja obserwuję bardzo często takie śmieszne zjawisko, kiedy staram się gadać z ludźmi, bo to fajne jest. Za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi, kiedy ktoś chce coś powiedzieć i tak dalej. Nieważne, czy to jest sentencja, którą kurwa słyszysz, nie wiem, setny raz, prawda, ta sama, czy anegdotka, która właściwie zmieniają się tylko imiona, nazwiska i miasto, ale brzmi dokładnie tak samo. Czy jest to jakaś fajna nowa historyjka? Jeżeli ktoś się pojawia, ma jest opcja pogadania, to gadasz i oczywiście pierwszy odruch to jest skrócenie dystansu. Cześć Kuba, cześć tam, nie wiem, Franek i tak dalej. Więc spoko. I dla mnie to jest skrócenie dystansu na ten konkretny moment. Jak cię zapamiętam, będzie super, ale najprawdopodobniej nie, no, ponieważ ja nie zapamiętam, zazwyczaj jak stajesz w kółeczku i cześć, to jest tam, nie wiem, z 8 osób, ty, kiedy kółeczko się kończy, ty już nie pamiętasz pierwszego imienia. Oczywiście, tylko teraz pojawia się problem, kiedy 2 lata później przychodzi do ciebie ktoś na spotkanie. Ja to sobie gdzieś tam zawsze dzieliłem taki typ na tych ludzi, który przychodzi, wita się, cześć, nie pamiętasz mnie, co? No. No wiesz, chcesz być miły, chcesz być fajny, mówi, wiesz co, może odśwież mi pamięć, nie? Ta. No to są tacy, którzy 17 mogę... lat temu stałem za tobą na koncercie, miałeś zamknięte oczy ale i okulary wiesz, są tacy, słoneczne, którzy jeszcze zrobią to fajnie, na zasadzie, wiesz, nie wiem, miasto to i to, wtedy byliśmy tam i tam, rozmawialiśmy o tym, powiedziałeś, że fajny pomysł. Jest szansa, że to mi gdzieś tam strzeli, nie? Natomiast są tacy, którzy, to ja ci podpowiem, nie? Kurwa. Ale to zobacz, doskonale wiesz, to jest nic innego jak przejęcie kontroli nad sytuacją i teraz to ten autor, niby ten mój idol, koleś jeszcze wcześniej pisał w sieci, ja go uwielbiam, czytam jego książki. Cały czas pozuje na takiego fajnego luzaka, który wszystkim jest kumplami. A potem przy spotkaniu dopierdala swojemu autorytetowi, żeby poczuć się lepiej. Tak, ale też wiesz, wychodzi, ja się czasem zastanawiam, czy oni dopierdalają, czy to rzeczywiście jest takie coś, że oni naprawdę gdzieś się nabiera takiego przekonania, że ten idol rzeczywiście będzie, kurde, wszystkich pamiętał, bo wiesz, dla niego to był w pewnym momencie ważny moment, prawda? Spotkał idola. Ja tak miałem, kurde, kiedy spotkałem, nie wiem, Kinga, prawda? To była ta chwila, kiedy... Stevena. Tak, Stevena Kinga. Stevena Kinga czy Bruce'a Willisa. Miałem świadomość tego, że wiesz, dla mnie to jest ogromny, ważny moment, ponieważ to byli moi idole od zawsze, nie? Ale też wiem, że jak spotkałem Kinga raz, to na następny raz nie powiem, cześć Steve, kurde, fantastycznie Cię widzieć, bo już gadaliśmy. Tak, ciebie, otóż nie? To, no nie? Jak? Bo spojrzę na Ciebie jak na wariata i tyle z tego będzie. Sponsorem dzisiejszego wydania jest Rolls Note. Rewelacyjny notes, który jak widzisz można ze sobą zabrać. Mega klimatyczny, mega designerski. Coś, w czym mentalwayanie ostatnio notują z coraz większym zacięciem. Rolls Note ma swoją wizję i ideę, żeby do końca przyszłego roku sprzedać 1 000 000 sztuk takich notesów. Czujecie to? 1 000 000. To jest dopiero marzenie, to jest dopiero cel, a więc jest idealnym sponsorem tego wideo, tego audio. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie możesz wszystko, możesz wymyślić nowy produkt, możesz wymyślić coś świetnego, możesz to opakować, możesz to sprzedać, możesz mieć super cele.
A więc dziękuję bardzo marce Rolls Note, która sponsoruje ten odcinek. To mi się szalenie podoba. Właśnie Comic Con jest pod tym względem super sprawą o zderzeniu fana z idolem. W jaki sposób można to robić? Bo tam stężenie, tak, stężenie tam idoli na metr kwadratowy jest... Nieprawdopodobne, tak. Otóż to. Natomiast oni cały czas są niedostępni w zasadzie. Oni się pojawiają tylko co jakiś czas i są jakieś takie możliwości. No tak, siedzą ale, w hotelu... Ale mi spadną, ci budują tak. Nieprawdopodobnie. Na przykład istnieje takie zjawisko, to się nazywa Our Guys in the Skies. Mhm. I to jest moja anegdota o tym, jak spotkałem... Zaraz tę pewną postać. Otóż stałem, czekałem na kumpla na tej dużej hali targowej. W pewnym momencie podchodzi do mnie taki... cały w jakiejś tam masce do tego, taki gruby, czarno-biały błazen. Taki, wiesz, przerażający błazen, jakaś taka gęba, czyli tam przebierany z taką laską do tego. I mnie tą laską dźga, nie? Gdzieś tam po nodze. No to wiesz, no, wszyscy cię tam zaczepiałem. Sorry, stary, po prostu nie mam czasu, trochę wkurzony jestem. A on, wiesz, ha, 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 i znowu mnie dźga tą. Aha. No, stary, naprawdę, sorry, ale idź gdzie indziej, nie? No to on wzruszył ramionami i poszedł. Po czym na następny dzień dowiaduje się, że to był jeden z Our Guys in the Skies. Tak się dowiedziałem, bo to publikują zdjęcie. Our Guys in the Skies, czyli gwiazdorzy, którzy przebierają się w kostiumy, których nie możesz ich rozpoznać, bo mają maski gdzieś tam, ich w ogóle nie widzisz, i chodzą sobie pomiędzy ludźmi, czasem ich zaczepiają i coś tam. I to był Peter Jackson. Peter, wiesz, więc kazałem spadać Peterowi Jacksonowi, nie? Też story! No właśnie też o to chodzi, story, ale nie? Właśnie o to chodzi. I oni wpadają do tego i potem nagle się okazuje, że jesteś na takim konwencie, nieważne, czy go spotkałeś, czy z nim rozmawiałeś, czy nie. Wiesz, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, albo szukasz pamięci, nie? Kurde, jak widzisz te zdjęcia później, jak oni się publikują, czy ja tego gościa nie widziałem? Daniel... Ja w ogóle koło niego sikałem w filmu. Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter, był przebrany tego samego roku, był przebrany za Spidermana. Spider-Manów było tam po prostu miliony, nie? W sensie naprawdę w cholerę, w różnych kostiumach, różne warianty i tak dalej. Ale oczywiście w świadomości zaczęło działać, kurde, ja rozmawiałem z jakimś Spider-Manem. Na pewno z Radcliffe'em, oczywiście. Nie? I to zaczyna działać gdzieś tam w świadomości, pomimo tego, że właściwie tej... Czyli w pewnym sensie mówisz, że oni rozpracowali i ogarnęli schemat tego, jak zmaksymalizować podniecenie fana, zminimalizować stres, że jednak widzę dużo przechodzących ciastek, a żadnego nie mogę zjeść. To... Ja po pierwsze w ogóle neguję zjawisko skromności. Uważam, że skromność jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie kiedykolwiek sobie wypracowaliśmy. Głupotę. Tak, ponieważ skromność w przeciwieństwie do pokory, która gdzieś buduje ci świadomość, okej, to już mogę, tego jeszcze nie, i powinienem wiedzieć, w którym miejscu się znajduję w tej chwili i co jeszcze muszę zdobyć, że duża droga przede mną, to jest pokora, z tym się zgadza. Tak. Ale skromność to jest pokazywanie, że jesteś niżej, niż faktycznie czujesz, że jesteś. No, no. Jest to obrzydliwe. Stwierdziłem kiedyś, jak była taka faza, że będziemy sobie wymyślać sentencje, które kiedyś będą się pojawiać na grobkach, to u mnie było, że skromność... Że skromność jest tak, Coelho, tak? Tak, tak, no. Tak. Że skromność jest grzechem fałszywego świadectwa przeciwko własnej zajebistości. Aha. I jakby trochę się do tego sprowadza, nie? Na warsztatach, które prowadziłem autorskich, zawsze zaczynałem od czegoś takiego, że... Ile człowiek jest w stanie, normalny, przeciętny człowiek, przeczytać książek w ciągu całego życia? Wychodzi, że około, powiedzmy nawet, jeżeli jest ambitny, około 10 tysięcy. Mówisz? Bo to 10 tysięcy dni, nie? Jeżeli będzie czytał książkę dziennie, to się bardzo rzadko zdarza. Ja zakładam średnio gdzieś mniej więcej, że człowiek czyta mniej więcej, kurde, 70-100 książek rocznie. To jest jedna książka na 3 dni mniej więcej. No to jest nieźle. To jest ambitnie do tego. Tak, poza tym to jest, dla Kowalskiego jest to zajebiście, według mnie to jest kurwa żenada. Wiesz co? No bo wtedy zobacz, ile ci światów wiedzy przelatuje pomiędzy palcami, czego nie wiesz. Wiesz co, ale mówię, to jest mniej więcej ten gdzie przedział. Ale to naprawdę... Jest dużo, jeżeli szukasz jeszcze innych formy razy... Ale zmierza do tego, że 100 książek może przeczytać rocznie, a na rynek wychodzi 30 tysięcy, o to ci chodzi? Trochę tak. Okej. I właśnie rocznie. Nie? Wychodzi, kurde, więcej niż ty jesteś w stanie przeczytać w ciągu życia. I teraz, jeżeli jesteś autorem, jeżeli myślisz sobie... Tak, 10 tysięcy ja jestem, no taki powiedzmy, okej, no moja książka nie jest jakoś specjalnie dobra, no jeszcze, bo ja się cały czas coś tam rozwijam. To nie do końca, że mam tak do powiedzenia coś oryginalnego. To nie masz szans tej setki się przebić po pierwsze, że nie masz szans, ale druga jest ważniejsza. 30 tysięcy na setkę. To po chuj mi zawracasz głowę.
W sensie, jeżeli masz tą przeciętną książkę no. i ona kompletnie nie jest w stanie być lepsza niż to i tamto, to zamiast napisać tą książkę, to zrób coś dobrego dla człowieka i powiedz, hej stary, tu jest świetna książka, nie wiem, Hemingwaya, tak. masz, przeczytaj to, a nie będę ci wciskał swoją. No tak. I ta czyli, skromność... Czyli po co kurwa piszesz, tak. jak nie wierzysz to, co piszesz, tak? Otóż okay. to właśnie, więc jasne, że daleko do Hemingwaya, jasne, aha. że daleko do gdzieś tam różnych innych autorów, ale z drugiej strony miałem coś do powiedzenia, i uważam, że jest to na tyle ważne, że fajnie by było, czy na tyle fajne, że fajnie by było, gdyby poznało no to ciekawe, masa ludzi. Otóż oczywiście. To, że jest to warte, rozbawi. Że jest to warte twojego czasu. Tak nie? Ta książka nie ma, ona nie musi mieć żadnego innego celu. Ma być warta tyle czasu, ile jej poświęcisz, ma być warta tego twojego czasu, bo twój czas czytelnika jest cenny. Tak, tak, tak. I druga zasada, której się zawsze trzymam i która zawsze gdzieś tam się koduje, książka, nieważne jak świetnie napisana, książka nieprzeczytana jest gówno warta. Jeżeli ktoś nie czyta danej książki, jeżeli ale, ktoś nie sięga, to nieważne, co ale wiesz, jaka zrobili. Jest tym pułapka? O? Kurwa. Jak słuchałem od ludzi właśnie, że książka nieprzeczytana jest gówno warta, to wiesz, jaki był ich naturalny proces myślowy? Jaki? To ja jej nie kupuję, bo ja mam 10 książek i ja nie mam czasu ich przeczytać. Ja wiem, i w tym momencie na nich patrzę, mówię, ty, a ja kupuję za każdym razem, kiedy wychodzę do księgarni, 10-20 i zajebiście, bo rośnie sterta nowych i jak w domu mam głód książkowy, to idę i patrzę, z jakiej kategorii wyciągam. Nie ma nic bardziej wkurwiającego, jak nie mam nic do czytania w domu tak. I jest kurwa późna godzina, nie mogę iść kupić. Otóż to. Potwierdzeniem tego, o czym obydwoje twierdzimy, bez względu na to, co robisz, to jak już to zrobisz, to pokaż to światu. Tak. Nie wstydź się, nie chowaj się, nie rób z siebie, nie wiadomo kogo, że ty masz fałszywą skromność, tylko albo przypierdol, albo wcale. Inspiruj się wszystkim, tak. bo to jest najważniejsze. A inspiruj się wszystkim, ale przetwórz to przez siebie. No i jak? Głowa naładowana? Mam nadzieję, że się najedliście tą mentalną strawą. Naprawdę świetny odcinek 17, świetne wszystkie 17 odcinków, wspaniali goście. W drugim sezonie mam nadzieję was zaskoczyć kolejnymi świetnymi nazwiskami i również pokazują takie perełki, o których nie mielibyście pojęcia. Znaleźć ludzi, podsyłacie mi regularnie, dziękuję bardzo za to. Jeżeli wy będziecie chcieli być na tym miejscu, śmiało dawajcie nam znać. Jeżeli macie fajne osoby, które znacie, macie do nich kontakt, podsyłajcie, śmiało się przebijemy i z nimi pogadamy. Interesują nas ludzie, interesuje mnie ich mentalność, interesuje mnie ich dążenie do tego, żeby zawsze i wszędzie móc wszystko, być głodnym życia i nie być zwykłym szarym człowiekiem. Dziękuję wam bardzo za cały pierwszy sezon. 17 odcinków to ogrom pracy. Teraz troszkę odpoczniemy, wrócimy do poprzednich, poglądamy, docenimy, wyciągniemy wnioski. Niedługo również planujemy kilka fajnych rzeczy dodatkowych do tego podcastu i wideokastu. I tak może za miesiąc, dwa wrócimy z drugim sezonem. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam serdecznie. Michał Orzy. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać kettle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź Iron Under. Dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z kettlami naprawdę daje ogromną frajdę.